Wielu z Was pamięta czas, gdy w okolicach premiery Windowsa 7 zadebiutował DirectX 11, a wraz z nim tak zwana teselacja, która z czegoś takiego potrafiła zrobić takie coś. Hucznie reklamowana wówczas jako innowacja, jak się okazuje, innowacją nie była, bo w teselowane gry mogliśmy pograć już 10 lat wcześniej, w roku 2001. Ja jestem Włody, a to jest pierwszy odcinek technologii, które już były. Podobnie jak dziś za sprawą szumnie reklamowanego ray tracingu, w roku 2011 Nvidia stanęła przed równie trudnym zadaniem wdrożenia wymagającej obliczeniowo technologii teselacji do nowej architektury układów Fermi z rodziny GTX 400. Podobnie jak w przypadku rdzeni RT w kartach z rodziny RTX, układ był wyposażony w dedykowane jednostki, tak zwane teselatory wspomagające przeliczenie tych operacji. Mimo ich fizycznej obecności sytuacja odzwierciedlała mniej więcej to, co obserwujemy dziś po odpaleniu DXR-a w Battlefield 5. Łączenie opcji teselacji w pierwszych grach, w których zaimplementowano ich obsługę, powodowało znaczną utratę klatek. Same karty z kolei były krytykowane za dużą prądożerność, głośność pracy turbinowego systemu chłodzenia na poziomie suszarki do włosów oraz rekordowych temperatur osiąganych na metalowym ożebrowaniu obudowy. Czym jest teselacja? Jak wiadomo, każdy trójwymiarowy obiekt w grze jest zbudowany z siatki wielokątów, a konkretnie trójkątów, na które nakładana jest płaska tekstura, najczęściej będąca mapą bitową w grafice rastrowej. Jeśli podzielimy taki trójkąt na dwie części, to można powiedzieć, że już dokonaliśmy teselacji, bo na tym ona polega, to jest na dzieleniu gotowej, wygenerowanej siatki bazowej na mniejsze części. Gdy karta wykona już dostateczną ilość podziałów, otrzymamy obiekt wyglądający w ten sposób, trochę jak odlany z wosku, znacznie bardziej szczegółowy, a wszystkie kanciate powierzchnie zostaną wygładzone poprzez zwiększoną ilość pełniejszych trójkątów. Przyjrzymy się teraz równie starej co teselacja metodzie, bez której nie uzyskalibyśmy efektu chropowatości wygładzonej przez nią obiektu. Jest nią displacement mapping, czyli mapowanie przemieszczeń. Jak sama nazwa wskazuje, do mapowania potrzebujemy mapy, w tym wypadku wygląda ona w ten sposób i zawiera informacje, w których miejscach tekstury ma zostać ona przesunięta i o ile względem powierzchni odniesienia w kolorze białym. Teraz gdy nałożymy taką mapę na tę przesadnie wygładzoną powierzchnię, będzie już wiadomo, w którym miejscu tekstury ma powstać dana wypukłość i jaką ma mieć wysokość. Warto wspomnieć o jeszcze starszej metodzie, bump mappingu, która stanowiła swego rodzaju stan pośredni między kształtem bazowym, a tym z przesunięciami. Zanim zaczęto używać metody mapowania przemieszczeń w grach pochodzących z okolic roku 2000, stosowano właśnie bump mapping. Metoda ta potrafiła symulować niewielkie wypukłości na obiekcie, ale bez zmiany jego geometrii. W efekcie powstawał pewien paradoks. Patrząc na ścianę na wprost, widzieliśmy, że są na niej jakieś wypukłości, ale szybko okazywało się, że spoglądając na nią pod dużym kątem, wypukłości te powstają jedynie w obrębie płaskiej tekstury. Cofnijmy się zatem do roku 2001. Rekordy popularności biło wówczas wiele kultowych serii gier, jedną z nich był Return to Castle Wolfenstein, który po niemal 10 latach pozwalał nam wrócić do zamku Wolfenstein, ale już ze wszystkimi udogodnieniami technologicznymi ówczesnej epoki. Zaglądając do opcji graficznych, wielu z nas zastanawiała pewna tajemnicza pozycja, jaką był Trufor. Ciekawość potęgował fakt, że u znakomitej większości z nas opcja ta była zwyczajnie zaszarzona i mało komu było dane sprawdzić, co dobrego wnosi. Trufor był pradziadem dzisiejszej teselacji, technologią opatentowaną przez ATI i zarezerwowaną wyłącznie dla ich produktów. ATI był byłym producentem kart graficznych, dziś znany jako AMD. Na przełomie wieków toczona była wojna między dwoma gigantami, jakimi byli 3DFX oraz Nvidia. Obie te marki miały dobry marketing. Po upadku tej pierwszej Nvidia wywróciła rynek do góry nogami, wypuszczając swojego pierwszego GeForce'a, w którym zadebiutował układ GPU znany do dziś. Działo się dużo. ATI stał podczas tych zmagań nieco na uboczu, ich produkty sprzedawały się gorzej, natomiast Trueform nie był dostępny we wszystkich modelach Radeonu z serii R200, a jedynie tych najdroższych. Technologia działała na bardzo podobnej zasadzie co dzisiejsza teselacja. Oferowała zwiększenie szczegółowości siatki, w dodatku proces ten w wielu przypadkach nie był na tyle precyzyjny co dziś, powodując, że teselowane obiekty, np. głowy NPC-ów, wyglądały mniej więcej w ten sposób, ale o tym w dalszej części. Nie byłbym sobą, gdybym nie odkupił jednego z takich Radeonów. Jest to Radeon serii R300, dokładnie model 9500 z 128 MB VRAM-u.
Co prawda już w tych nowszych generacjach był on realizowany programowo na bazie procesora i Vertexów, ale myślę, że do testów to w zupełności nam wystarczy. Jako ciekawostkę mogę podać, że dało się go przerobić na Radeona 9700 za pomocą takiej prostej modyfikacji polegającej na przelutowaniu jednego z rezystorów, a po podkręceniu osiągała nawet wyniki 9700 Pro. Tutaj można go było zasilić dodatkową wtyczką z flopa. A na wyjściu mieliśmy DSAVA, wyjście telewizyjne i DVI jeszcze tego starszego typu Dual Link przesyłającego zarówno sygnał cyfrowy, jak i analogowy. Jako bazy użyjemy sobie typowego konfigu dla tamtego okresu, opartego Abita NF7 z Athlonem XP Bartonem 2500+. I był to też jeden z ciekawszych okresów, w którym Nvidia produkowała również chipsety do płyt głównych. Jeśli chcielibyście odcinek poświęcony temu zjawisku, to piszcie w komentarzach. Teraz szybka instalacja podzespołu. Pierwsze odpalenie. Szybka konfiguracja BIOS-u. Instalacja Windowsa XP. Teraz włączamy obsługę TrueForm sterownika karty i przechodzimy do instalacji pierwszej gry. W Wolfie działającym na zmodyfikowanym silniku Quake'a 3, znanym też jako ItTech 3, różnice zauważymy głównie na postaciach. W samym Quake'u jest już ciekawiej, różnice obejmują nie tylko NPC-tów, ale i obiekty w środowisku gry. Przeskakujemy chwilowo na Unreal Engine 2.0, świeży, innowacyjny wówczas kawałek kodu, przepisany w zasadzie od nowa, na którym powstał Unreal Tournament 2003 od studia Epic Games. Różnice znów widoczne są jedynie na postaciach. Instalujemy teraz Sirius Sama 2, grę, która podobnie jak Wolf dostała oficjalne wsparcie TrueForm od ATI. I tutaj ktoś wpadł na bardzo ciekawy pomysł. Wrzucono do gry interaktywne demo technologiczne w formie świątyni efektów, do której można było wejść i obejrzeć, co oferuje silnik. W każdej z komnat prezentowany był inny efekt, do każdej można było wejść, obejrzeć go z każdej strony, czy wejść z nim w interakcję. TrueForm miał tam też swoje miejsce. Na koniec zostawiłem pierwszego Deus Exa, swojego osobistego konika będącego na szczycie listy ulubionych gier wszechczasów. Pierwsze i niestety ostatnie dzieło Warrena Spectora powiązane z tą serią. Gra w klimacie cyberpunkowym, udana próba przeniesienia elementów typowych gier RPG do trójwymiaru z systemem konsekwencji wyborów prowadzących do jednego z trzech dostępnych zakończeń, a to wszystko działające na pierwszym Unreal Engine. W intrze różnice widzimy na modelach bohaterów, ale nie jest to kolejna gra, do której teselowane obiekty się ograniczają. Tu teselacja zahaczyła również o interaktywne obiekty, do wygładzania których przyłożyła się w szczególnym stopniu. I jest to coś, o czym wspominałem na samym początku. Jeden z powodów, dla których tak szybko pogrzebano te technologie. Obiekty w grach musiały zawierać stosowną informację, by uniknąć tego typu efektów, co nie ułatwiało pracy deweloperom. Wiele gier i tak nie posiadało oficjalnego wsparcia. Uaktywnienie TrueForm'u sprowadzało się do dociągnięcia odpowiedniej łatki i późniejszym przedzieraniu się przez gąszcz parametrów w plikach konfiguracyjnych gier, by go uaktywnić czy zmniejszyć intensywność. To byłoby na tyle, dziękuję za Wasz czas. Z racji tego, że to pierwszy tego typu projekt na moim kanale, liczę na feedback z Waszej strony. Co według Was zagrało, co nie, wytknijcie w komentarzach wszelkie błędy merytoryczne, które popełniłem wynikające z mojej niewiedzy. A teraz zostawiam Was jeszcze z kilkoma demami technologicznymi, którymi ATI raczyło nas w okolicach premiery. I miejmy nadzieję, do następnego.
Hi, my name is Rachel. I'm a virtual person brought to you from LifeFX, presented through ATI's new Radeon graphics card. Isn't this great?